Witajcie w programie 120 sekund z Word Dental. Dzisiaj porozmawiamy na temat higieny jamy ustnej oraz wizyt u stomatologa z naszą pacjentką Wiktorią, która jest nastolatką i ma swoje życie, swoje problemy nastoletnie. Wiktorio, powiedz nam, jak to jest u Ciebie z codzienną higieną, higieną jamy ustnej, z szykowaniem się do szkoły, wyjścia z domu. Jak dbasz o higienę zębów w domu? Ja jestem dość zabieganym człowiekiem i bardzo zapominalskim, ale staram się myć zęby dwa razy dziennie. Też dużo mama mi przypomina o tym, żebym umyła te zęby, lata za mną z tą szczoteczką. Ale no, jakby teraz nastolatki w tych czasach bardziej dbają o swój wygląd taki zewnętrzny, w sensie, żeby zrobić makijaż, żeby ładnie włosy ułożyć, a właśnie nie myślą o tym, żeby umyć te zęby, żeby mieć ładny ten uśmiech i zazwyczaj o tym właśnie zapominają. Dobrze, a jak wygląda sytuacja z wizytami u stomatologa? Jak często, jak wspominasz te wizyty? Jak one wyglądają właśnie u nastolatek? Jak nastolatki przeżywają te wizyty? Jeśli chodzi o mnie, to ja nie za bardzo lubię wizyty u stomatologa, dentysty, bo po prostu nie lubię, jak ktoś mi tam robi coś z zębami, ale to jest do zniesienia, dlatego że ja lubię, jak ta osoba, która wykonuje mi ten zabieg, po prostu mówi po kolei, co będzie mi teraz robić, żebym ja po prostu miała świadomość. Chcesz, żeby to było takie przewidywalne. Tak, tak. Że wiesz, masz kontrolę nad tym, co się dzieje. To dokładnie, naprawdę. No to jest ważne, tak. Fakt. Wiktorio, czyli Twoi rodzice zrobili kawał dobrej roboty, ciągle przypominając Ci na bieżąco o wizytach u stomatologa, no i gonili Ciebie do mycia zębów. No tak, no wiadomo, że jak było się małym, no to nie myślało się o tym, żeby umyć te zęby, no to wiadomo, że rodzice musieli tutaj ważną rolę odgrywać, ale wiadomo, jestem już coraz starsza, niedługo już moja mama przestanie mi o tym przypominać. I sama będziesz musiała pamiętać. I sama będę musiała pamiętać. Wkraczasz niebawem w dorosłe życie. Tak. Więc moi rodzice wykupili taką złotą kartę Word Dental. I tutaj mamy dla całej rodziny różne zniżki. I najważniejsze, że przypominają mi o tych wizytach, które mam właśnie zaplanowane. Więc... Ale co ta karta daje? To ktoś do Ciebie dzwoni też? Czy mama Ci przypomina o tej karcie? Nie, mama mnie przypomina. Tutaj dzwonią do mnie z gabinetu i mi przypominają, że jutro jest wizyta, proszę nie zapomnieć o tej godzinie. Wiktorio, dziękuję Ci bardzo za bardzo wyczerpujący wywiad i odpowiedzi. I odnośnie złotych i srebrnych kart dowiecie się u nas na stronie albo na naszym fanpage'u, bądź też więcej, będziemy opowiadać o Word Dental w 120 sekund z Word Dental. Oglądajcie nas! Wiktorio, dziękuję Ci bardzo za bardzo wyczerpujący wywiad i odpowiedzi. I odnośnie złotych i srebrnych kart dowiecie się u nas na stronie albo na naszym fanpage'u, bądź też więcej, będziemy opowiadać o Word Dental w 120 sekund z Word Dental. Oglądajcie nas!